Niedzielna Loża Radiowa. W świątecznej Loży Radiowej wita Państwa świątecznie Zbigniew Górniak. Witam też moich gości, panią Katarzynę Czocharę z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Pozdrawiam również. Pana Pawła Grabowskiego z Kukiz 15. Dzień dobry Państwu. Pana Daniela Palimonkę z Platformy Obywatelskiej. W świątecznym nastroju wszystkich serdecznie witam. Pana Piotra Wacha z Nowoczesnej. Witam bardzo gorąco i również świątecznie. Pana Ryszarda Galę z mniejszości niemieckiej. Witam serdecznie. I czekamy jeszcze na Polskie Stronnictwo Ludowe. Mam nadzieję, że może ktoś tutaj jeszcze czeka na nich pusty talerz, tak jak od Wigilii właśnie. Proszę Państwa, uroczysty dzień, więc chciałbym, żeby dziś taka była atmosfera koncyliacyjna, przyjazna, a jak już będą jakieś polemiczne akcenty, to na takiej zasadzie, że różnimy się tu dziś pięknie. No jak zwykle. Jak zwykle zresztą. Zbliża się koniec roku, to dobry czas na podsumowania. Gdybyście mieli zapakować do takiej paczki, którą postawicie pod choinką swoim wyborcom, swoje najlepsze, najbardziej wartościowe dokonania, niekoniecznie dla regionu, także dla Polski, także dla kraju, wasze indywidualne jako polityków, posłów, ale i waszych partii, ugrupowań. Mówiąc ugrupowania, patrzę wymownie na pana z Kukiz 15, no bo oni wciąż nie są jeszcze partią, prawda? Nie jesteśmy. Co byście państwo zapakowali? Oddaję głos kobiecie, jedyna w naszym gronie. Należy się. Myśląc o Polsce, no to tu oczywiście chciałabym przypomnieć te wszystkie ustawy, te wszystkie reformy, które rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował, wprowadził. I po nowym roku będzie wprowadzać oczywiście szablonowy program 500+, mieszkanie plus. Po nowym roku wzrosną najniższe płace do 2000 zł. Najniższa stawka godzinowa wzrośnie do 12,74. Po nowym roku również najniższe emerytury wzrosną do 1000 zł. Ważną kwestią jest też również program patriotyzmu gospodarczego. Następna rzecz to oczywiście reforma oświatowa, która jest bardzo ważna i ta reforma była konieczna i niezbędna. Mówimy o likwidacji gimnazjów. Proszę nie mówić likwidacji, to są przekształcanie, to są przekształcone placówki gimnazjalne. W szkoły podstawowe. Natomiast co jeszcze chciałam dodać? Na pewno ważną kwestią jest to, że na dzień dzisiejszy z powodu biedy nie będą już odbierane dzieci. Obniżenie podatku CIT z 19% do 15%. Tych rzeczy, które rząd Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim roku przygotował dla polskiego społeczeństwa, tak naprawdę jest bardzo dużo. Ważną kwestią jest również to, iż udało nam się odkupić akcje banku PKO SA. Na dzień dzisiejszy z powrotem ten bank, można powiedzieć, jest polskim bankiem, a nie tak jak do niedawna bankiem włoskim, choć mało kto o tym wie. Jeśli chodzi o kwestie, którymi ja osobiście się zajmowałam, tak naprawdę tych spraw jest wiele. Chciałam tutaj może przypomnieć, że zasiadam w ogóle w trzech komisjach. Jestem członkiem komisji. A to przepraszam, bo to może zróbmy tak, że najpierw ogólnie, co dla kraju, co dla regionu, a później indywidualnie, żeby nasze wypowiedzi nabrały dynamiki. Teraz wypadałoby, żeby wypowiedział się przedstawiciel największej opozycyjnej partii, Platformy Obywatelskiej, pan
Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o region, to oczywiście jeśli popakowalibyśmy zgodnie z tą linią, o której tutaj mówił pan redaktor, prezenty, które samorząd województwa, samorządy powiatowe, samorządy gminne, a chcę zauważyć, że Platforma Obywatelska to większość starostów w województwie opolskim, to pan marszałek województwa, to wójtowie i burmistrzowie i tych prezentów byłoby na tyle, że miejsca pod choinką na pewno by zabrakło, panie redaktorze. Ale z takich największych, to ja osobiście bardzo się cieszę z tego, że to rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u rozpoczął pewne inwestycje, które w tym roku były finalizowane, a mianowicie remont zapory i udrożnienie koryta rzeki Nysy Kłodzkiej w mieście Nysa. To kończąca się budowa obwodnicy Nysy, to budowana ciągle elektrownia Opole. No chcę przypomnieć, że to rząd Donalda Tuska i sam Donald Tusk tą decyzję powziął, a jak wiemy, to są miliardy złotych dla województwa opolskiego. To są przede wszystkim tysiące miejsc pracy i to wszystko dzięki samorządowcom województwa opolskiego, ale też i rządowi, którego już nie ma. A był to rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Jeśli chodzi o arenę ogólnopolską, no bardzo trudno jest zrobić i zapakować jakikolwiek prezent, bo opozycja nawet ciężko powiedzieć, żeby dialog w parlamencie, czy też propozycje opozycji mogły być w jakikolwiek sposób realizowane, kiedy mamy przykłady tego, że opozycja czasami nie może wypełniać swoich podstawowych obowiązków, bo to jest świąteczny nastrój, ale jednak pan Michał Szczerba został wykluczony z obrad, a był... Chyba trochę dziwnie się zachowywał. No tak, ale pierwszy raz w życiu, można różnie oceniać tą sytuację, natomiast pierwszy raz w historii wolnej Polski od 1989 roku, kiedy wyborcy nadają status posła pewnej osobie, która ma pewne swoje możliwości i uwarunkowania, a odbiera się możliwość sprawowania mandatu. Tylko wyborcy mogą tak naprawdę odebrać w 100% sprawowanie mandatu. Ale jakby do tych prezentów. No więc tych prezentów opozycja siłą rzeczy na arenie ogólnopolskiej. Ja podkreślę, to nie musi być konkret. Prezentem mogą być też słowa. Ale są oczywiście takie prezenty i owszem, bo co się udało? Udało się wspólnie opozycji, nie tylko Platformie, bo oczywiście Nowoczesna, PSL i ten społeczny ruch, który powstał, nie mówię tylko o kodzie, ale w ogóle o pewnych społecznych uwarunkowaniach, udało się zatrzymać pewne przedsięwzięcia i zamysły obecnej władzy, bo czarny protest, chcę podkreślić jednoznacznie, spowodował, że wycofano się przynajmniej na jakiś czas z bardzo kontrowersyjnych zapisów, które nie chcę mówić, czy, bo ja osobiście jestem człowiekiem, który nigdy w życiu prywatnie nie zdecydowałby się na aborcję, ale nie chcę, aby ktokolwiek decydował za kogokolwiek w tym kraju, żeby tutaj decyzje były podejmowane bardzo suwerennie przez kobiety, które odpowiadają zarówno przed Bogiem, ale też i przed organami bezpieczeństwa, czy wykonują pewne rzeczy z literą prawa, czy przeciwko temu prawu. Dobrze, no to teraz może pora na opozycję tak zwaną konstruktywną. Tak się przynajmniej przedstawia Kukiz 15, a później opozycja totalna, czyli Nowoczesna. O nie, bynajmniej nie totalna. Merytoryczna, chodzi... konstruktywna. O, to dobrze słyszeć. A na koniec wisienka na torcie, mniejszość niemiecka i dalej będziemy się chwalić. Z prezentami... Albo pakować prezenty. O. Z prezentami, jak drodzy mieliśmy państwo... mieliśmy okazję usłyszeć prezenty Platformy Obywatelskiej. Ciekawe. Z prezentami, drodzy państwo, jest tak, ale drodzy państwo... Proszę państwa, teraz pakuje pan pozwólcie Grabowski z Kukiz 15. No właśnie. Z prezentami jest tak, że pewnie część państwa dostała na przykład skarpety albo osobliwy sweterek
I ten pana śmieszny sweterek to jest przykład, prezent. To jest akurat prezent, ale to jest prezent umówiony, taki chciałem, ale chodzi o to, że są... Przepraszam, bo nie wszyscy w internecie mogą nas zobaczyć, więc ja powiem, że pan poseł ma na piersi podobiznę takiego śmiesznego Mikołaja w okularach. Ale zwróćmy uwagę, co jest istotne, ja zauważam taki szczegół, że ten Mikołaj ma zasłonięte oczy. Właśnie. I on nie widzi. Nie może mówić. Nie widzi, tak, co się dzieje, albo mówi o ale tym, okulary, czego nie widzi. Okulary, no tak, ma przeźroczyste, ale drodzy państwo, pozwólcie, że powrócę do tych prezentów. Jest tak, że czasem prezenty, które dostajemy, są prezentami niechcianymi. I tutaj Kukiz 15 nie jest od rozdawania prezentów, mówiąc krótko. I jeżeli myślę, że najlepszym prezentem, jaki można dać obywatelowi, to jest po prostu więcej pieniędzy w kieszeni. A nie uszczęśliwianie obywatela prezentami, które tak zwana nasza partia uznaje za lepsze niż inna partia. To jest ta podstawowa różnica, która też no, sytuuje ugrupowanie Kukiz 15 poza w zasadzie tym takim bieżącym politycznym sporem, poza takim partyjnym awanturnictwem. No ale gdyby zastanowić się, co mogłoby się znaleźć w tej paczce pod choinką, w prezencie okraszonym logo Kukiz 15, no to z całą pewnością są to okulary. Okulary, dzięki którym obywatele będą mogli dostrzec to, co tak naprawdę wyprawia się na wiejskiej, to, co wyprawia się w szeregu różnych urzędów w Polsce. Chociażby to, ja wiem, że atmosfera dzisiaj jest świąteczna, ale to, że już za tydzień będą państwo płacili wyższe rachunki za gaz, za prąd, to są, ważne jest to, żeby mieć te okulary i na nosie. I wasze okulary pozwolą nam tak, to dostrzec, bo, tak? Bo ponieważ, no, z tego co widzę... Metaforyczne okulary. Oczywiście, to są absolutnie metaforyczne okulary, takie, które pozwalają dostrzec tą prawdziwą rzeczywistość, nie tą kreowaną przez partie lub usłużne im media. Więc okulary. No, a patrząc troszeczkę do przodu, na przyszłość, no to jest ten jeden podstawowy, fundamentalny cel, i podstawowy, taki główny, najważniejszy prezent, jaki byśmy chcieli dać Polakom. I to absolutnie nie miała być niespodzianka. Tym prezentem jest nowa konstytucja. Która co załatwi? Marzy mi się... Która co załatwi tym już obywatelom, odpowiada. Którym się wyostrzy wzrok już dzięki odpowiada. Waszym okularom? Marzy mi się nowa konstytucja. Marzy mi się taki dzień, w którym obywatele będą mogli otworzyć tą paczuszkę pod choinką, jeżeli już w takim świątecznym nastroju jesteśmy, i zobaczą w niej nową konstytucję, która nie musi odbiegać bardzo od tej, którą mamy dzisiaj, ale która będzie regulowała szereg takich drobnych spraw, przez które dzisiaj mamy jeden wielki konflikt. Niech jedną mamy wielką choć jedną z tych polityczną drobnych awanturę. Ludzie nie czytają konstytucji. Drobna sprawa, proszę Biblii. Państwa, podstawowa. Zmiana sposobu wybierania na przykład parlamentarzystów i odejście od systemu parlamentarnego na rzecz systemu prezydenckiego. Czyli takiego, w którym jest jeden silny rząd wybierany bezpośrednio przez obywateli, żeby nie dochodziło do tego typu manewrów, że na czas kampanii pewne nazwiska się chowa do szuflady, a później po wyborach się je wyciąga i mówi, żartowaliśmy. To jest jedna istotna rzecz i zmiana systemu to jest odwrócenie roli, żeby to nie obywatele służyli politykom, tak jak to jest dzisiaj, tylko żeby politycy służyli obywatelom. Czyli nowa konstytucja w prezencie, ale to dopiero ten prezent, który przyjdzie. No, będziemy dopiero cały czas ten prezent, że tak powiem, pakujemy, dobrze. Ale co jest jeszcze istotne, podkreślam, to nie ma być niespodzianka, tylko to ma być prezent, który będzie już znany Polakom i że oni w końcu w pewnym momencie otworzą to pudełeczko z prezentem i powiedzą, na w końcu, czekałem, tak? Tak, w końcu będzie normalnie. Pan Piotr Wach, Nowoczesna. To ja zacznę od tego, że chciałbym podziękować radiosłuchaczom i wyborcom Nowoczesnej, którzy nam sprawili prezent ponad rok temu i zaufali nowemu ugrupowaniu na scenie politycznej, ponieważ idąc do wyborów tak naprawdę byliśmy politycznym oseskiem. Nie mamy swoich przedstawicieli w samorządach, w radach, powiatach i w urzędach marszałkowskich. Nie rządzimy, bo byliśmy zbyt młodym ugrupowaniem, by te wybory wygrać. Natomiast
cieszymy się niezmiernie, że wyborcy mimo tego zaufali nam i mam wrażenie, że jest to taki przytyczek w nos dotychczas istniejącym partiom politycznym. To, co mogę obiecać, to, że tego zaufania na pewno postaramy się nie stracić, a wręcz zawalczyć o kolejne grono osób, które będzie nam, ku nam się skłaniać. Dlatego my chcielibyśmy się odwdzięczyć stanowiskiem we wszystkich najistotniejszych sprawach, które aktualnie w Polsce się dzieją. Zarówno na podwórku tutaj naszym opolskim, jak i krajowym. Mamy tylko jednego posła, ale można stwierdzić, że pan Witold Zembaczyński swoją funkcję wypełnia w arcyaktywny sposób. Złożył w Sejmie ponad 100 interpelacji i wypowiedzi, 20 zapytań, jest członkiem komisji Amber Gold i mimo, że tych funkcji ma wiele, jak zresztą 31 naszych parlamentarzystów Nowoczesnej, to jesteśmy uznawani za lidera opozycji i to nasze miano chcielibyśmy ugruntować. Chciałbym zwrócić uwagę, że byliśmy awangardą we wszystkich protestach, stanowiskach, które uwydatniały demagogię, hipokryzję obecnego rządu, pani premier Beaty Szydło i tak naprawdę głównego rozgrywającego i reżysera rządowej sceny politycznej, pana Jarosława Kaczyńskiego. Zaczęło się od tego, że to w zasadzie Nowoczesna zwróciła uwagę na psucie i paraliż Trybunału Konstytucyjnego dokonywany przez Prawo i Sprawiedliwość, tak naprawdę pod nazwą jego naprawy. Zresztą wciąż powtarzamy, że mamy do czynienia tutaj ze swego rodzaju odwróceniem narracji Prawa i Sprawiedliwości, gdzie coś, co naprawdę jest paraliżem, nazywane jest naprawą. Coś, co jest nazywane porządkowaniem, jest tak naprawdę chaosem. Coś, co rzekomo jest reformą, w rzeczywistości okazuje się antyreformą. I tu przykładów można mnożyć. I waszym prezentem jest to, że uświadamiacie to ludziom, tak? W osobie owiniętego wstążką posła Zembaczyńskiego. Jesteś niekoniecznie tylko posła Zembaczyńskiego, bo oczywiście pan poseł Zembaczyński jest... Ja to mówię z szacunkiem oczywiście. Ja ten szacunek oczywiście dostrzegam i go tutaj chcę uwypuklić. Pan poseł Zembaczyński jest liderem regionalnym, jest także znaczącą postacią na scenie krajowej w Nowoczesnej. Natomiast tutaj działaczy na opolszczyźnie mamy wielu, od Kędzierzyna Koźla po Paczków, a na północy po Namysłów, Kluczbork i Olesno. I te wszystkie osoby się angażują. My nie jesteśmy politykami zawodowymi. My dajemy swój wolny czas, my dajemy swoje pieniądze również, by powiedzmy reprezentować osoby, które wiemy, że mają podobne poglądy, ale nie mają na to czasu i nie mają czasami na to również pieniędzy. Chciałbym tutaj wskazać też to, o czym wspominał wcześniej przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, że to właśnie te wspólne działania, także z pewnymi częściami społeczeństwa spowodowały, że z niektórych swych decyzji, czyli chociażby próba naruszenia wieloletniego, trudno wypracowanego kompromisu aborcyjnego udało się wywalczyć. Protest z mediami tak naprawdę został zażegnany i wycofany poprzez działania opozycji i osób temu przeciwnych. Co jeszcze mogę wspomnieć? No to takim prezentem jest chociażby uwypuklenie tego, co wcześniej jeszcze PiS krytykował zarządów Platformy Obywatelskiej, czyli obsadzanie spółek Skarbu Państwa prominentnymi działaczami partyjnymi, czyli swego rodzaju kolesiostwo i nepotyzm. Dla mniejszości niemieckiej. Po czym symbolem tych działań stał się Bartłomiej Misiewicz i tak naprawdę to działania Nowoczesnej, o tym, ja rozumiem, wszyscy o tym wcześniej wiedzieli, natomiast działania Nowoczesnej i Ogólnopolska Akcja pokazała, że jesteśmy w stanie takie rzeczy niekorzystne dla państwa piętnować. Pan Ryszard Galla, mniejszość niemiecka. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Szanowni państwo, jak widzicie, prezentów jest wiele. Prezentów z jednej strony cennych, z drugiej strony bezużytecznych. Należałoby się zastanowić nad tym właśnie, na ile mamy na tej wadze tych prezentów bardzo cennych, a tych, których nie powinno być, prawda? Ja myślę, że
warto by było, aby tym jednym podstawowym prezentem było uszanowanie demokracji, żebyśmy nie mieli takich prezentów, jakie wspólnie razem my parlamentarzyści sprawiliśmy naszym obywatelom na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, bo myślę, że tego typu awantury w państwie demokratycznym, wierzę w to w dalszym ciągu, nie powinno być. A teraz tak troszeczkę konkretnie. Musicie Państwo pamiętać, że... I ze swojego punktu widzenia, mniejszość. Co tak, mniejszość? Ja mówię teraz z mojej pozycji posła niezrzeszonego, który w polskim parlamencie jest już kilka kadencji. I pierwsze jest to, że po pierwsze, nikt w pojedynkę nie jest w stanie zgodnie z procedurami, które myślę, że w dalszym ciągu przestrzegamy w parlamencie, zrealizować. Trzeba zawsze mieć tą większość, czy na poziomie komisji, czy na poziomie parlamentu. A już jak się jest w opozycji, to jest naprawdę to prawie że niemożliwe. Tym przykładem niech będzie praca nad budżetem państwa, gdzie pojawiają się setki różnego rodzaju propozycji zmian, prawda, wskazywania skąd zabrać, komu dołożyć, jaką inwestycję budować. I tak naprawdę nie pamiętam, aby tego rodzaju prezenty były realizowane. Oczywiście ja to rozumiem, bo partia rządząca nie może pozwolić sobie, bez względu na to, która to jest, czy to będzie Platforma z PSL-em, jak było przez 8 lat, czy dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, nie pozwoli sobie na to, aby dokonywać takich zmian, bo nie wyobrażam sobie po pierwsze, jak byłby realizowany ten budżet, a po drugie, no kto wziąłby odpowiedzialność za ten budżet. Natomiast co mnie bardzo cieszy, że są pewne działania, które miały swój początek w poprzedniej kadencji, a dzisiaj mamy ich realizację. I bez względu na to, bo tak na ogół bywa, że kto inny przygotowuje, a kto inny przecina wstęgi, ale że jest zachowana kontynuacja, że te inwestycje, w tym także dla regionu opolskiego, są realizowane. Co pan ma na myśli? No bardzo dużo. Mamy realizację elektrowni i pamiętajmy, że razem zwieraliśmy szeregi o to, żeby przekonać rząd premiera Tuska, aby ta inwestycja na Opolszczyźnie była realizowana. Ta Manyska. Jest realizowana. Zadanie bardzo duże, poważne pod kątem bezpieczeństwa zostało zrealizowane. Choć mieli ryby. Cieszę się bardzo, że także wspólnie i tutaj też należy o tym powiedzieć, to myślę, że dla mieszkańców Opolszczyzny jest ciekawy prezent. Jednak posłowie, bez względu na to, czy się jest po stronie opozycyjnej, czy w koalicji, razem dla dobra regionu powołali zespół i ten zespół podejmuje tematy merytorycznie. Wszelkiego rodzaju tematy. Ja nie mówię, że uda się wszystko przepchać, ale na pewno te sygnały, które nas niepokoją, że te czy inne zadania taka nie najważniejsza są, decyzja nie tego zespołu parlamentarnego opolskiego, to jest jaka? Się, utożsamianie się z tymi inwestycjami, które są ważne, chociażby na linii kolejowej Opole Katowice Kędzierzyn, czy też sprawa obwodnicy Niemodlina, podejmujemy razem działania. I tu nie ma sporów, kłótni, dokuczania sobie. Ja wiem, panie redaktorze, że to nie jest tak, Odrze za chwilę powiem, że to opozycja załatwi. Bądźmy realistami, jeśli nie będziemy mieli tutaj jakby zrozumienia po stronie koalicji, prawda, i rządzącej partii, to się tego nie da przepchać. I dlatego tak ważnym jest, aby w tego typu gremiach właśnie przedstawiciele partii rządzącej byli. No i właśnie ta Odra, ja muszę powiedzieć, że to jest naprawdę dla mnie osobiście wielka satysfakcja, ponieważ pamiętam, kiedy razem jako posłowie opolscy w poprzedniej kadencji zawiązaliśmy ten zespół, jak było trudno przebić się z problematyką może nie tyle bezpieczeństwa powodziowego Odry, ale tej żeglowności, czyli tej maszyny, która ma napędzać właśnie to wykorzystanie transportowe Odry, ale także i gospodarcze. Że dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości powołał ministerstwo, którego nie było dotychczas i że jest przygotowany program jakby kontynuacji, czyli tego, co zostało zapoczątkowane i zrobione już na rzece,
kontynuacji. A co za tym idzie, także i pewna, może nie akceptacja, ale wręcz odwrócenie się do Odry, czyli korzystanie z tych walorów, czy to na poziomie miasta Opola, Brzegu, Kędzierzyna, Koźla, Krapkowic, zaczynamy naprawdę spoglądać pozytywnie na Odrę z taką szansą dobrego rozwoju gospodarczego. Także myślę, że to są jakby z mojej strony takie uwagi co do tych prezentów. A jeśli chodzi o te do spakowania, to myślę, że jeszcze będziemy rozmawiali. Ach, to tak, to jeszcze będziemy się spotkamy w Sylwestra i porozmawiamy o planach na Nowy Rok. Natomiast chciałbym jeszcze tak, no teraz, bo mówiliśmy w takim dość ogólnym czasami stopniu, co zrobiliśmy dla Państwa. A co Wam osobiście się udało, Pani Katarzynie Czocharze? Ja, Szanowni Państwo, tutaj jeszcze parę kwestii chciałam dodać, jeśli chodzi o te sprawy krajowe. To jest jeszcze na pewno obniżenie wieku emerytalnego, darmowe leki dla osób powyżej 75 roku życia. To jest też bardzo ważna kwestia, modernizacja policji i oczywiście podwyżki też dla tych służb. Modernizacja służb więziennictwa. Podwyżki też planowane są w przyszłym roku dla nauczycieli, wzrost wydatków na obronę i bezpieczeństwo naszego państwa, wzrost wydatków na kulturę, wcześniejsze dopłaty dla rolników ze środków Unii Europejskiej. Tak naprawdę tych kwestii, tych spraw, które rząd Prawa i Sprawiedliwości. Prezentów, żeby trzymać się świątecznej nomenklatury, które przygotował nazewnictwa. Dla Polaków jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. A pani, co się pani indywidualnie i też udało? Tak jak tutaj mówił wcześniej pan Palimonka, no naprawdę nie zmieściłyby się pod choinką. A jeśli chodzi o mnie, pozwoliłam sobie wypisać. Właśnie pewnie, widziałem, coś pani notuje bardzo pewnie, gorączkowo. Pewnie nie wszystkie udało mi się wypisać, natomiast przedstawię Państwu może, czym się w ogóle zajmuję, które sprawy udało mi się na dzień dzisiejszy załatwić. Tak w punktach, bo jeszcze jest... W punktach, oczywiście. A takich szybkich. No, najważniejsze rzeczy. No albo mam przedstawić swoje prezenty, albo nie. To prosimy. Od dłuższego czasu zajmuję się sprawą obwodnicy Prudnika, łączącą przejście graniczne. Bardzo wiele działań w tym kierunku już poczyniłam, między innymi odpowiedni złożony wniosek do Ministerstwa Infrastruktury. Jeśli chodzi o obwodnicę Prudnika i przejście graniczne w Trzebini, z tą sprawą łączy się węzeł na autostradzie A4. To jest też rzecz, o którą zabiegam od samego początku, gdy mieliśmy zjazd. Mówimy o zjeździe w Pruszkowie, tak? Tak, okolicach, tak, okolice Pruszkowa, Ochoty. Na zjeździe okręgowym Prawa i Sprawiedliwości poddałam taką uchwałę o właśnie budowie tego węzła. Ta uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i wszystko wskazuje na to, że jednak w najbliższych latach taki węzeł powstanie. W zeszłym tygodniu, kiedy mieliśmy obrady sejmowe, miałam dwa również spotkania w Ministerstwie Infrastruktury, oczywiście w tych dwóch tematach. Następna sprawa to sprawa specjalnej strefy przemysłowej, ekonomicznej w Prudniku. Uważałam, że to jest bardzo, bardzo istotne dla naszego regionu, ponieważ powiat prudnicki no, w niechlubnej czołówce znajdował się, jeśli chodzi o wskaźnik bezrobocia, rynek pracy. I dlatego moje zaangażowanie, ale też muszę powiedzieć, że tutaj pan senator Czerwiński też był w tą sprawę zaangażowany. Było bardzo mocne i tak naprawdę coś, co normalnie trwa przez okres 3 lat, udało się załatwić w przeciągu... Mówimy o tym amerykańskiej inwestycji. Amerykańska inwestycja, tak, tylko motoryzacyjna. Tak, będzie tam dodatkowych nowych 500 miejsc pracy. To naprawdę pobudzi prudnicki rynek pracy. Oczywiście poprawi to jakość życia mieszkańców Prudnika i okolic. Następna sprawa, w której jestem zaangażowana, oczywiście nie sama, bo mam
do tego grupę osób, która, że tak powiem, w tych kwestiach jest, to są po prostu eksperci. Klaster, pragniemy powołać klaster prozdrowotny z wykorzystaniem zasobów endogenicznych. Chodzi o pogranicze polsko-czeskie. Chodzi tu o powiat głubczycki, prudnicki i nyski. Ja tylko tak króciutko powiem, że są już potwierdzone badania o złożach wód geotermalnych. Również też mamy na tych terenach złoża wód leczniczych. W tej sprawie była... Zdroje? No. Mam nadzieję, że to wszystko się uda zrealizować. Miałam już rozmowy w Ministerstwie Środowiska, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Nie to tak... są szczegóły, one nam zajmują czas. Oczywiście, no ale tak, żeby radiosłuchacze mogli usłyszeć, tak, czym się zajmuję. Tak, oczywiście. Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o te zasoby, wykorzystanie zasobów endogenicznych, mam na myśli również Aleksandrówkę. Ten temat dalej jest aktualny. Następna kwestia, którą się zajmuję, to jest kwestia pociągu czeskiego, który przejeżdża tranzytem przez teren Polski. Oczywiście też powiat nyski i mam na myśli tutaj dwie miejscowości. Czyli żeby się zatrzymywał, tak? Tak, tak. To od wielu, wielu lat. A nie zatrzymuje się? Nie, niestety nie zatrzymuje się. Ta kwestia była poruszana tak naprawdę przez wiele, wiele lat. Niestety to objęte jest jeszcze rozporządzeniem, prawdopodobnie chyba z czasów... Lat 60. Następna sprawa... To może taka bardzo prozaiczna, bo na przykład do mojego biura, mam trzy biura, 28 stycznia w Nysie otwarcie, zjawia się wiele osób takich, że tak powiem, z takimi osobistymi problemami, i z czego jestem bardzo zadowolona. Pani Kazia, którą pozdrawiam serdecznie, jeżeli mnie słucha, kobieta w bardzo podeszłym wieku, schorowana i z powiatu brzeskiego zgłosiła się z prośbą o pomoc. Chciała po prostu znaleźć się w domu opieki społecznej. To jak najbardziej udało się. To nie wszystko jeszcze, szanowni państwo. Tak, ale... Następna sprawa, no jak mam te swoje wszystkie prezenty zapakować, nie, no, ale, pod choinkę, to chciałabym je zapakować. Następna sprawa to jest zamek w Głogówku. Szanowni państwo, zabiegałam bardzo mocno o wsparcie finansowe. Tam burmistrz złożył wniosek o dofinansowanie. Następna sprawa, to już będę bardzo króciutko mówiła, szkoła muzyczna w Prudniku, ochotnicze straże pożarne, 15 tysięcy dla zespołu piłkarskiego Nowy Świętów. Ta drużyna już otrzymała te środki finansowe w ramach programu, który realizowany jest w Ministerstwie Sportu. Radar, budowa radaru Meteo na Górze Świętej Anny. Tutaj wspólnie z wojewodą działamy w tym kierunku, żeby taki radar na Górze Świętej Anny mógł być wybudowany. Następna sprawa to oczywiście brałam udział w przygotowaniach Światowych Dni Młodzieży. Oczywiście też Wydział Medyczny na Uniwersytecie. Dobrze, bo widzę, że jednak nie mogę tych wszystkich prezentów zapakować. Pani poseł, zostało nam 12 minut do końca audycji, a jeszcze jest czterech mężczyzn, którzy chcieliby powiedzieć o swoich dokonaniach. Dziękujemy za te wszystkie prezenty. Znaczy, mam nadzieję, że lektorat podziękuje i doceni. Szanowni państwo, ja zanim dwa wybrane zagadnienia, które mi się osobiście udały, to chciałbym taką prośbę do pani poseł złożyć. Pani poseł pokazała, jak bardzo zaangażowała się w strefę ekonomiczną w Prudniku. Ja jako mieszkaniec powiatu nyskiego i samorządowiec powiatu nyskiego proszę o takowe zaangażowanie w strefę Radzikowice, Goświnowice w Nysie, 150 hektarów terenów inwestycyjnych. Myślę, że to takie wsparcie jest jak najbardziej wskazane. A teraz do tego, co mi się osobiście udało. No, udało mi się pomimo sporego zaabsorbowania w pracy znaleźć na tyle czasu z synem, żeby cieszyć się czteroletnim dzieckiem i dziecko cieszyło się ojcem. A co do pracy, to dwa takie tematy. Jak nigdy dotąd w powiecie nyskim są modernizowane drogi powiatowe. Udaje mi się
a tym się zajmuję właśnie między innymi w powiecie nyskim, znajdować takie sposoby dofinansowania, aby tych nawierzchni, jak dotąd średnio realizowano około 6 km, tak przez ostatnie 2 lata blisko 50, czyli spory skok. I druga sprawa, która też do początku obecnej kadencji była jakby niemożliwa, a mianowicie współpraca z powiatu nyskiego, PKS-u nyskiego, z samorządowcami, z gminami całego powiatu, jeśli chodzi o wspólne i takie harmonijne ustalenie transportu zbiorowego, ale też przewozu dzieci szkolnych. I to by było tyle, bo chciałbym, żeby jeszcze koledzy również mieli czas. Pan Piotr Wach, to ja Nowoczesna. Najpierw nawiążę do tej litanii pani poseł Katarzyny Czochary. To był spis prezentów. Po pierwsze, w ogóle to słowo prezent w kontekście wydatków budżetowych brzmi nieco pejoratywnie. Nie chciałbym się nad tym rozwodzić, ale miejmy świadomość, że posłowie nie wydają swoich pieniędzy, wydają pieniądze budżetowe. Ale swoje zaangażowanie. Ale mogą wydać pożytecznie. Ale swoje, ja też mówiłem wcześniej swoje zaangażowanie. Moje zaangażowanie jest bardzo duże. Ale okej. Pani poseł wspomniała na przykład o obniżeniu wieku emerytalnego. I tu właśnie rolą opozycji jest mówienie, że obniżenie wieku emerytalnego to jest kwintesencja demagogii i populizmu, bo ta ustawa powinna się nazywać ustawą o głodowych emeryturach. Bo skrócenie wieku emerytalnego tak naprawdę do tego prowadzi. Natomiast darmowe leki, moi drodzy, no tak naprawdę te darmowe leki to jest ułuda, bo osoby, które przychodzą po darmowe leki bez pieniędzy z receptą do apteki, wychodzą zdziwione, że tych darmowych leków nie mają, a niewielka obniżka, którą dostają, to tak naprawdę nijak się ma do słowa darmowe. Czyli to jest kolejna manipulacja, którą od miesięcy słyszymy. Dobrze, że to jest pana komentarz do prezentów, pani tak, poseł. Tak, bo pani ja pytałem, tak, a pytanie brzmiało, co panu się udało, z czego pan jest zadowolony? Nie. Pani Katarzyna, no bardzo ja proszę. Państwa, mamy święta, mamy świąteczny nastrój. Katarzyna jest zawodowym posłem, za co pobiera sowite wynagrodzenie. My w Nowoczesnej jesteśmy działaczami, my jesteśmy skupieni wokół pewnej idei. Mamy jednego posła, który działa. Źle rozliczyliście dotacje i wam przeszło. Pomagamy, ale i tak z niej nie otrzymywalibyśmy wynagrodzenia, panie redaktorze. Pomagamy ze wszystkich sił, jak możemy. Przedstawiliśmy na przykład ustawę, której PiS, choć obiecywał, i Andrzej Duda, choć obiecywał, nie wprowadzili w życie, czyli ustawy obniżającej, podwyższającej kwotę wolną od podatku. Poseł Zembaczyński był jej wnioskodawcą. Kwota ponad 8 tysięcy złotych i to uzależniona od minimum egzystencjalnego, czyli zmieniająca się w czasie. Bardzo dobra ustawa, nad którą wspólnie pracowaliśmy. Otworzyliśmy 6 biur posła Zembaczyńskiego na Opolszczyźnie, czyli mamy praktycznie cały region łatwo dostępny dla naszych sympatyków. Tworzymy sieć ekspercką. W zasadzie ona już jest stworzona, sieć ekspercka, która działa aż w 23 obszarach. Ona jest zintegrowana z siecią ekspercką ogólnokrajową, do której zapraszamy nie tylko członków Nowoczesnej, ale zapraszamy także, tak sam nazwa na to wskazuje, ekspertów, osoby, którym leży na sercu dobro Polski, jej rozwój, mają pewne idee, którymi chcieliby się podzielić. Po to też ta sieć ekspercka jest stworzona. Odnośnie tych prezentów jeszcze, chciałbym wskazać, że na przykład wiem, że na Opolszczyźnie... Takich swoich, osobistych, co panu się udało zapakować do paczki dla ludzi. No to tak jak mówię, mój prezent to jest mój wkład, to jest mój czas, to są pana moje energia, chęci, pana to jest intelekt. To jest to, co mogę dać. Nie jestem radnym, nie jestem burmistrzem, nie jestem posłem. Wobec tego jedyne, co mogę dać, to coś takiego, swoje zaangażowanie. Wiem, że opozycji jest bardzo trudno cokolwiek osiągnąć, no bo tak samo można zadać pytanie, chyba które będzie retoryczne. Co zrobił PiS na Opolszczyźnie, będąc 8 lat w opozycji? Bo tutaj już podejrzewam, że pani poseł takiej długiej listy do odczytania by nie miała. Ale nie chcemy sobie tutaj wypominać nawzajem prezentów. Ale opozycja jest opozycją, nawet w dzień świąteczny nie potrafi uszanować i chyba bardzo serce boli, że lista jest zbyt długa, to trzeba zapakować krytykę. Pani bardzo poseł, bardzo duża ta paczka krytyki, zarówno z pana ust, jak i z pana pani mowy. Bynajmniej niepotrzebnie tak pani potraktowała moje słowa, bo ja tylko wspomniałem, że opozycji, która nie ma przełożenia na rząd,
mimo że ja ma, wiem, trudniej się robi prezenty. Mimo że ma projekty bardzo dobre, że zgłaszaliśmy oczywiście za pośrednictwem posła Zębaczyńskiego do budżetu poprawki odnośnie obwodnicy Niemodlina, obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, rzeczywiście zjazdu z autostrady, no to te poprawki, także biorąc pod uwagę sposób procedowania ustawy budżetowej, były wszystkie w bloku odrzucone. Ja już teraz pomijam, oczywiście biorąc pod uwagę także świąteczny klimat. W jaki sposób ostatni tydzień przed świętami wyglądał polski parlamentaryzm? Ja byłem w sobotę, w niedzielę. Ale o tym już była jedna loża. I jeszcze na to zakończenie, ja tylko żałuję, że mimo tej całej listy prezentów, na przykład pani premier nie złożyła prezentu mieszkańcom Opolszczyzny w postaci swojej wizyty. Ja o to apelowałem do pani poseł jako przewodniczącej Prawa i Sprawiedliwości na Opolszczyźnie 2 tygodnie temu w loży radiowej. Pani premier Beata Szydło była we wtorek w Częstochowie, zaledwie 100 km od Opola. Wiele osób ją tu zaprasza ze względu na to, że parafowała podpis pod rozporządzeniem, który jest przez wielu mieszkańców Może zrobi nam taki prezent w przyszłym można roku. Było oczekiwać, nie wiem, czy to będzie prezent dla Nowoczesnej, czy nie. Myślę, że biorąc pod uwagę poziom emocji, który zapanował na Opolszczyźnie, pojawienie się pani premier Beaty Szydło, która parafowała takie rozporządzenie i wzięła na siebie zatem odpowiedzialność za wejście w życie tego prawa, biorąc pod uwagę, że była w Częstochowie, na Jasnej Górze, z posłem Kaczyńskim, z innymi prominentnymi działaczami PiS-u, wystarczyło podjechać na 2 godziny, wykazując się szacunkiem dla suwerena. Tego prezentu zabrakło. Nad czym ubolewam. Pan Ryszard Galla, mniejszość to niemiecka, może kiwał pan głową, jeszcze, ale... To może pani premier jeszcze w tym roku przyjedzie właśnie z tym prezentem i zmieni rozporządzenie. Ten prezent mam nadzieję taką. Mam nadzieję taką. Natomiast jeśli mógłbym, osobiste to chciałbym tutaj prezenty, osobiste koleżance sukcesy. Poseł Kasi złożyć tutaj gratulacje, jeśli chodzi o tą aktywność. Bo myślę, że aktywność po stronie posłów rządzącej opcji jest bardzo ważna. Ta skuteczność ich działania jest zawsze lepsza jak opozycji. Zresztą to także i moi koledzy tutaj jakby potwierdzili. Panie pośle, to bardzo szarmanckie z pana strony. Ja bardzo panu kciuki. Dziękuję za to, ale zaraz proszę też o osobistych zaraz powiedzieć, bo trzymam mamy 5 minut. Trzymam kciuki za co najmniej ten zjazd autostradowy, bo nie ukrywam, że od wielu kadencji także zabiegałem o to, próbowałem budować dobry klimat, czy to z prezydentem Zębaczyńskim, z ówczesnym wojewodą, no ale nie udało się tyle zrobić, co dzisiaj, a sukces będzie w momencie, kiedy sprzęt wjedzie na budowę i będzie budował. Prawdę mówiąc, mi się to w głowie nie mieści, jak tak prostej sprawy nie można przez tyle lat załatwić, przecież to jest prawie gotowy zjazd. Nie jest to taka Dobrze. Prosta sprawa. Już mówię teraz o Mamy takich 4 minuty. Swoich osobistych sukcesach. Bo jeszcze pan nie ukrywam, czeka. Że na pewno tutaj z infrastruktury drogowej obwodnica Myśliny, która przez pewien czas była zapomnianą inwestycją i to przez opcję poprzednią rządzącą, ale także i przez władze regionu. Dopiero w momencie, kiedy uzmysłowiłem, że przecież to jest inwestycja, która już ma swój bieg, bo jest dziennik budowy, rzutem na taśmę została wpisana do kontraktu terytorialnego i dzisiaj chociaż Prawo i Sprawiedliwość przesunęło ten termin realizacji chyba o rok, ale będzie realizowana. Druga rzecz to oczywiście Odrzańska Droga Wodna. Tutaj nie będę już powtarzał tego, jak pracowaliśmy nad tym i jak pracujemy. Natomiast chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć i tutaj poprosić panią poseł, może byśmy wspólnie zadziałali. Ja od lat mówię o dużej dysproporcji podziału środków na ochronę zabytków w województwach, czyli konserwatorów zabytków. Rozrzut jest ogromny. Województwo podkarpackie to ma ponad 13 milionów złotych, a nasze województwo 2 miliony 700. Ale to nie tylko jak mogę, to nie tylko to. I wiem, że w tej chwili po tych moich apelach kilku posłów już się zorientowało, że to dotyczy województwa dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i wielu innych, że możemy wspólnie o to zawalczyć, aby region opolski, województwo opolskie dostało większe środki na ochronę zabytków. Trzymam za to kciuki. Poseł Grabowski. No pan osobiste pytał, sukcesy minionego roku. Co udało się zrobić? Polityczne.
udało mi się nie zwariować w tej partiokracji. To jest jedna rzecz, taki mały osobisty sukces. Ale rzecz najistotniejsza, ja sam osobiście odbywam swoje dyżury poselskie i tym, co najbardziej, że tak powiem, napędza do działania jest to, że udało się zatrzymać kilka łez, które ludzi, którzy przychodzili na te dyżury, udało się pomóc, no, wyjaśnić, uświadomić, bo czasami najtrudniejsze takie wizyty poselskie na dyżurach, znaczy wizyty mieszkańców są takie, kiedy mieszkańcy przychodzą, czują się odrzuceni przez wszystkich, natomiast czasem bywa tak, że nie mają racji w tym sporze. To jest trudne, żeby im wyjaśnić, że nie mają racji i taka niewdzięczna rola mi przypada, ale to też się udaje robić. Także udaje się prowadzić taką pracę tak naprawdę z obywatelem w biurze poselskim, poprzez również asystenta prawnika, który niebawem, mam nadzieję, zostanie radcą prawnym. Także to jest taka praca absolutnie u podstaw. Natomiast jeśli chodzi o jakieś szerokie projekty wielkie, no tutaj słusznie koledzy z opozycji zauważyli, zresztą myślę, że koleżanka z PiS-u też potwierdzi, że w czasach, kiedy PiS był w opozycji, no nie wszystko tak łatwo przychodzi opozycji, jak partii rządzącej. Nie chodziło o to, że pan się tłumaczył, tylko że pan się chwalił. Nie, to nie chodzi o tłumaczenie się. A czy chwalić się? Ja nie jestem chyba typem człowieka, który będzie tutaj się przechwalał. Myślę, że warto wspomnieć o tym, o tych prezentach na przykład, których oczekiwali chociażby mieszkańcy Brzegu. To są budowa wałów i budowa drugiej przeprawy mostowej. Wały są budowane, z tego co widzę. Ja nie upatrywałbym tutaj jakiejś swojej wielkiej roli w tej sprawie, chociaż faktem jest to, że ministra dopytywałem się, dlaczego te wały nie są budowane i po mojej interwencji znalazły się pieniądze, znalazła się decyzja, że projekt jest realizowany. Z tego co wiem, to bardzo mocno w tą sprawę zaangażowany był również wojewoda opolski. Tak jest, tak jest. Pełna zgoda. Ale pan to zrobił z dużym zastrzeżeniem i z dużą skromnością. Ja proszę państwa, ponieważ zbliżamy się do końca audycji, ja na koniec chciałem, żebyście sobie wzajemnie pożyczyli oponenci, opozycjoniści, czego życzę swojemu przeciwnikowi politycznemu, ale ponieważ to by, wiem, że to by zbyt długo trwało, zatem ostatnie słowo będzie należało do mnie. Proszę państwa, proszę ode mnie przyjąć, wy, politycy, polscy politycy, przede wszystkim życzenia tego, żebyście byli mądrzy, wytrwali, żebyście podejmowali tylko pożyteczne decyzje dla nas, dla wyborców i dla Polski, ale proszę też przyjąć podziękowania. Lewa strona, prawa, środek, jakkolwiek się nazywacie, to dzięki wam, mimo że czasami się kłócicie, a może to dobrze, bo jednomyślność wskazana jest tylko w Korei, to dzięki wam, mimo wszystko, mimo tego wrażenia, które czasami narasta, Polska jest jednak zamożnym, ładnym, szczęśliwym i bezpiecznym krajem. Dziękuję, życzę wam wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, które jeszcze trwają i życzę także tego naszym słuchaczom. Dziękuję Arkowi Czyżewskiemu, który audycję prowadził. Żegna się z państwem Zbigniew Górniak, no i oczywiście żegnam swoich gości, panią Katarzynę Czocharę z PiS-u. Życzę wesołych świąt wszystkim radiosłuchaczom, a opozycji, korzystając z okazji, życzę wyciszenia, spokoju i błogosławieństwa Bożego i wiary na każdy dzień. Żegnam pana Pawła Grabowskiego z Kukiz 15. Ja dziękuję, tylko przypomnę słowa biskupa Czai, pokój ludziom dobrej woli. Żegnam pana Ryszarda Gale z mniejszości niemieckiej. Zdrowych, wesołych świąt. Pana Piotra Wacha z Nowoczesnej. Zdrowych i ciepłych świąt w gronie rodziny i przyjaciół. I pana Daniela Palimonkę z Platformy Obywatelskiej. Pozdrawiam serdecznie. A ja państwu życzę smacznego i spokoju. Niedzielna Loża Radiowa. Radio Opo.